Witam, a właściwie witamy, bo jest dzisiaj ze mną Rasmus. Witam. I tak, pokażę wam multiplayer z Bulletstorma, multiplayer, który jest nastawiony przede wszystkim na kooperację. Tutaj na początku, przed każdą rundą, możemy sobie ulepszyć naszą postać. Ja nie zdążyłem ich skupić fajnie. I też chodzi. I też to widzisz. Tak, ogólnie idea jest taka, aby nie tylko wybić falę, którą gra na nas rzuca, ale też zdobyć odpowiedni wynik punktowy. Tutaj generalnie jakbyśmy grali tak samemu, takie skillshoty robili, to strasznie mało punktów dostajemy, nie? Operacja to klucz. Dokładnie. To mnie tak w ogóle trochę zaskoczyło, bo tak gra jest nastawiona na single playera przede wszystkim. Tutaj wrzucili takiego kooperacyjnego multiplayera. Patrz, masz tam te echa, kude, tam możesz kilkanaście godzin spędzić na luzie. Nie dasz taki długi. No single nie, ale chodzi mi bardziej o te echa, nie? Bo tam to można grać, powtarzając te poziomy. Ja sam odemką, nie wiem, kilkanaście razy spokojnie przyszedłem. Jak to się te punkty zdobywać, to tak. Może sobie teraz odpalę symfonię krwi. Symfonia krwi, te takie tryb, w którym kiedy go użyjemy, dostajemy dodatkowe punkty za zabijanie przeciwników. No, puta. Coś nie wyszło. Ale nie, fala się udała. Ten razie na tych pierwszych falach jest w miarę łatwo osiągnąć ten próg punktowy. Schody zaczynają się gdzieś przy już kilkunastej falach, tam gdzieś 10, 11, 12. Wszędzie fale można powtarzać. Tak, no to by było troszeczkę męczące, jakby każdą falę, po nieudanej fali trzeba by było od początku zaczynać. Dobra, tak wygląda sklep zasobnika w multiplayerze. Mamy nowe opcje do wykupienia naszej postaci przede wszystkim. Mamy obronę, szybkość, moc. Wykupię sobie może obronę, szybkość i moc. Wszystkiego po jednym. I może mieć tylko jedną broń dodatkową. W singlu były dwie. Ale przechowywać można oczywiście więcej, bo tracisz jak czujesz. No tak, tylko tyle, że podczas rundy masz jedną dodatkową. O, jest wyzwanie drużynowe, musimy drużynowo. Musimy go przestrzelić. We dwóch. A, nie wyszło. Tylko ja strzelałem. Dobra, teraz ja może gromem uderzę tego. Mosa. Ktoś to zrąbał. Lepiej było chyba usiąść, albo blachę na atak. Strzałowy kop, tylne wejście, penetracja, o, ale komp. Wszystkie szoty na raz weszły. Deter i bomboniera. Bomboniera, no. To z tobą zrobiłem. Bierasz. O, mamy akupunkturę. O, a, tak. Tam gdzie się. Jest! Udało się. Wrzuciłem go na kaktusy. Tak, i jeszcze 10. Tutaj się udało osiągnąć te punkty dużo wcześniej, niż to było wymagane. No ale tak jak mówię, później mogą być problemy. Szczególnie z losowo dobranymi graczami. O, weź go przyciągnij, ja go... Kurde, biegam jak głupi za gościem.
No udało się przyciąganie linii zrobić. Akupunktura. Ja go może ściągnę. Jezu, co się dzieje? No jak na razie dobrze idzie. Widać ci gracze chcą kooperować. O, nowa nagroda. O, teraz wykupię sobie jakąś nową broń. Wykupię. I chyba tylko na pewno. Wykupię korbacza. Nie masz dobrego gustu. Co chcesz, lubię korbacza. Wyjedź jest lepszy. Jest ten shotgun. Jest rewolwer. Rewolwer? Czekaj, tak się nazywał ten shotgun. Łamignat, coś takiego. Tak. No dobra. Ja najbardziej lubię tego shotguna. Ale tutaj będę na wszystkich, będę robił sadystę. O, zabij go. Ty mi go odciągnął. No jego, o, sadysta jest. Te wyzwania drużynowe są tak fajnie zrobione, bo nawet gracze, którzy nie mają headsetów, mogą sobie pokooperować wspólnie. Kurde, monitor mi zgasł. Dało tylko trzech. A że tak pojebam, problemy techniczne. Monitor mi zgasł. O, działa. Ktoś mnie podniesie? Tak wygląda, jak się leży. O. I trzeba mnie wziąć z kopa, żebym się podniósł. Tak, trzeba sprzedać buta koledze. No i się nie udało. Tak, zabrakło nam punktów. No ale jak mówiłeś, możemy sobie powtarzać spokojnie fale. Ale wiesz co, z drugiej jednak strony brakuje mi, że nie ma czegoś, znaczy takich bardziej standardowych trybów też. Tylko jest ten jeden, multiplayerowy. Bo na przykład zagrałbym sobie w jakiegoś deathmatcha albo coś takiego. Tylko wiesz, też do tej gry było ciężko tak zrobić, takiego deathmatcha pewnie, nie? No jak tutaj pociągnąłbyś gości za smycz, to by już nie miało możliwości obrony, nie? Grałaby bez sensu. Ale myślę, że jakieś rozwiązanie by się znalazło. Coś by twórcy mogli wymyślić. Cokolwiek rywalizacja... To grę zrobili Polacy, więc... No, może by znaleźli jakieś rozwiązanie. A z tym co trzeba zrobić? Polecony. A wykopać kogoś bardzo daleko. O, poleciał. Kurczę, bo umarł zanim wyleciał za ten... za mapę. Ale mówię umrzeć zanim wylecieć za mapę, ale żeby wyleciał na mapę jest. Zapraszało wyleciał. Ale wyleciał w końcu. No przeciąganie liny się udało. Przypadkowo. I nawet nie trzeba dużych starań, żeby takie przypadkowe klucze o tym wychodziły. Zapytanie sprzętnej. Robienie tych wyzwań drużynowych jest bardzo opłacalne, bo to kurczę 500 punktów. Za mało jaką kombinację da się tyle wyciągnąć. Ale w tego wszystkich przypadkach trzeba mieć najlepiej grupę znajomych i grać razem. No, też wiesz, to jest też dobre właśnie, że coś takiego w ogóle zrobili, bo tacy gracze, którzy grają tak wylosowani właśnie przez wyszukiwarkę, to nie bardzo by mieli właśnie jak takie bardziej takie ciekawsze skillshoty zrobić, nie? I leżę. Gdzie wszyscy kopią spokojnie. Nie ma jak zapaść buta o poranku. O, ślisk, robię w ślisk. Walcie w niego. Jeszcze raz trzeba. Walcie. Jeszcze raz. Jest.
A, jest, udało. Zrobiłem. Zrobiliśmy. Polecony. Polecony. Chcę go wybić. O, leci, leci! Mm. Kurczę, ktoś go cofnął. Ktoś go do góry wrzucił. A, i tak dużo punktów było. Patrz, poprzednim razem nie dociągnęliśmy do tych 5000 niecałych, a teraz jest prawie 12. O, mam jeszcze symfonię krwi naładowaną. Bardzo dobrze. Ja tak samo. O, grom sobie wykupię. Będę coś podziałać. O, czekaj, zrobimy psa. Trochę nie wyszło. Ale była coś. Teleczka wodu. No, tak, teraz go przerwiecie. To jest, laleczka wodu. Coś tu nam się może udać. Nie, nie, nie. Powiedziałem coś, co może się udać, a nie co się uda. Zapeszyłeś. Przepraszam, wybacz. Ale to jak tam idzie w multi, to jest w dużej mierze też od tego, jaka jest drużyna. Czy kiedyś trafiłem na taką drużynę, że wszedłem chyba w 12 fali dopiero. I chyba przez godzinę cały czas ta 12 fala była, bo nie mogliśmy jej przejść. Ludzie tak grali, że... Tak ludzie grali, że... Po prostu nie dało się w ogóle kooperować. No i leleczka woda, trzeba to zrobić. Aha. No, dostałem wiadomość. Niestety nie odpiszę teraz. O, czekaj, łeb mu urwę. O, jest. Kryczek. Bardzo ładnie. Teraz naleczka budynka. Gdzie tu w ogóle są jakieś koleś na tej mapie? Tutaj są i gdzie jeszcze? O, może się udać. Jak zrobimy ostatnie wyzwanie drużynowe. Leczka wodu. Jest ten kaktus. Trzeba go do mnie przyciągnąć. Powiedzcie mi, gdzie na tej mapie są jakieś kolce albo coś takiego. Tutaj, gdzie ja byłem. Dobra, trudno. Trudno, nie uda się. Gdzie on jest? A tutaj! On jeszcze żyje? Zabrakło nam w tu 55 punktów. Przeszedłeś kiedyś wszystkie fale? Nie, jeszcze nigdy. No ja tak samo. Kurczę, kiedyś trafiłem na taką fajną drużynę. Tak się dobrze kooperowało. A w ogóle nie gadaliśmy. Doszliśmy do 16 fali. I tak spokojnie, tak przechodziliśmy sobie tak samo jak te początkowe fale. Praktycznie za, nie wiem, pierwszym, drugim razem wychodziło zawsze. A później, no... Host się odłączył i przerwało grę. No bo multi w Bulletstormie jest fajne, ale bardzo ubogie. Wiesz, coś w tym jest. Nie wiem, Adriano, ale ja sądzę, że pora kończyć. Chyba się z tobą muszę zgodzić. W takim razie kończymy. Pokazaliśmy wam, jak mniej więcej wygląda multiplayer z Bulletstorma. Wydaje mi się, że pokazaliśmy wszystko, nie? Co tutaj można było pokazać. Może poza mapkami, bo tam parę mapek innych jeszcze jest. I poza 20 fali. Tak, no, poza ostatnią falą. Ale tak, to by było na tyle. Żegnamy się z wami. Mówił Adriano. I raz muszę się przejść. Na razie.